To jest po prostu szaleństwo. Krzysztof Piątek ledwie przeszedł do Milanu, a już jest jego bohaterem. Zapraszam na odcinek. Polski napastnik zapewnił wygraną w ćwierćfinale Pucharu Włoch 2-0 nad Napoli. Il Pistolero szybko wypalił swoje dwa pociski i na San Siro jest już uwielbiany. Włoskie media piszą dziś tylko o nim. La Gazzetta dello Sport napisała: już w trakcie sobotniego meczu ligowego z Napoli pokazał, że jest kimś, kto ożywi i rozrusza przewidywalną dotychczas ofensywę Milanu. Teraz jednak największym błędem, jaki mogą popełnić Rossoneri, to stwierdzić, że wszystkie problemy ze strzelaniem goli zostały rozwiązane. Nie można oczekiwać od Piątka dwóch goli w każdym meczu. Trzeba odciążać go z tych zadań. Włoska prasa jest zachwycona łatwością, z jaką Piątek dochodzi do sytuacji strzeleckich. Przy pierwszym golu bez problemu opanował długie, kilkudziesięciometrowe podanie Diego Laxalta. Przy drugiej bramce najpierw wbiegł w pole karne, a potem, mając naprzeciwko siebie dwóch klasowych obrońców, oszukał obu i potężnym strzałem pokonał bramkarza. Dziennikarze są również pod wrażeniem tego, jak szybko kibice Milanu zakochali się w napastniku. Już w trakcie meczu z Napoli śpiewali bowiem na trybunach nazwisko Polaka. Posłuchajcie. Dzięki tym trafieniom Polak w zasadzie zapewnił sobie tytuł króla strzelców Pucharu Włoch. Ma na koncie 8 bramek, a drugi na liście Mattia Rossetti ma na koncie 3 trafienia, ale jego Catania odpadła już z rozgrywek. Media jednogłośnie wybrały Piątka najlepszym zawodnikiem spotkania z Napoli. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak Wy oceniacie występy Polaków we wczorajszym meczu Milanu z Napoli. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!